Witam bardzo serdecznie. Proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Z plasteliny ulepiono model sześcianu o polu powierzchni 5400 mm². Jaką wysokość miałby ulepiony z tej samej ilości plasteliny ostrosu prawidłowy czworokątny o krawędzi podstawy długości 15 mm? Więc tak, na początek policzymy, jaką długość ma krawędź tego sześcianu, obliczymy objętość tej plasteliny, następnie przejdziemy do ostrosłupa. Więc tak, sześcian składa się z sześciu ścian i pole powierzchni całkowite, czyli pole powierzchni sześciu ścian, to jest 5400 mm². Podzielę to na sześć, wychodzi mi pole powierzchni jednej ścianki. Więc jedna ścianka w sześcianie jest kwadratem o polu 900 mm². I teraz chciałabym obliczyć długość boku kwadratu. Czyli x kwadrat to jest 900. Na obie strony nakładam pierwiastek, więc x to będzie po prostu 30 mm, tak? I mamy długość krawędzi sześcianu, to jest 30. Teraz mogę policzyć objętość sześcianu. Objętość grania stosłupa to jest pole podstawy razy wysokość. Pole podstawy, podstawą jest kwadrat, 30 razy 30 to jest 900 mm², więc objętość to 900 razy wysokość, czyli 30. Więc 9 razy 3, 27, 27 tysięcy objętość wynosi tego sześcianu, tak? No i teraz objętość ostrosłupa będzie wynosiła tyle samo. Jak liczymy objętość ostrosłupa? Wiemy, że ostrosłup jest prawidłowy czworokątny, więc podstawą jest kwadrat o krawędzi 15, tak? Mamy policzyć wysokość tego ostrosłupa. Więc tak, objętość to jest 1 trzecia pole podstawy razy wysokość. Pole podstawy już możemy policzyć, bo podstawą jest kwadrat o boku 15 mm. Więc 15 razy 15 to jest 225 mm². I teraz tak, jeszcze raz wracam do wzoru na objętość. Wiemy, że objętość, czyli za literkę V wstawię 27 tysięcy, bo taką objętość ma mieć ten stożek. Więc 27 tysięcy to się równa. 1 trzecią przepisuję razy pole podstawy. Podstawą tego ostrosłupa wynosi 225, a wysokości nie znamy. No i teraz trzeba tak przeliczyć to równanie, aby wyszło nam H. Tutaj mogę zauważyć, że liczba 225 dzieli się na 3, ponieważ 2 plus 2 to jest 4, 4 plus 5 to 9. Więc trójkę i liczbę 225 dzielę na 3. Tutaj mamy 75, a przy trójce będzie 1. Przepisuję 27 tysięcy i po prawej stronie zostaje mi tylko 75 razy h. No i teraz chcemy samo h policzyć, więc obie strony dzielę przez 75. Po prawej stronie 75 nam się skraca. Więc 27 tysięcy podzielić na 75 to jest 360, to się równa h. I na tej podstawie już możemy powiedzieć, że ostrosłup miałby 360 mm wysokości. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.